Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił ogólnopolski program mający na celu dofinansowanie zbierania i zagospodarowania odpadów rolniczych. Projektem zainteresował się magistrat, w związku z czym zachęca rolników do podzielenia się swoją opinią. Plastikowe odpady są problemem także w rolnictwie. Aby poprawić sytuację, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program, w ramach którego samorządy mogą liczyć na dofinansowanie zbierania i zagospodarowania odpadów rolniczych. My jeszcze nie podjęliśmy decyzji jako miasto, czy my złożymy ten wniosek. Taką decyzję musimy podjąć do 20 grudnia. 20 grudnia mija termin składania tych wniosków. I dajemy sobie czas na to, żeby też uzależnić tą decyzję od tej zwrotnej informacji od rolników. Bo jeśli się okaże, że rolnicy nie mają problemu z tymi odpadami, nie będą chcieli tego wsparcia gminy, nie ma wtedy zasadności w składaniu takiego wniosku do Narodowego Funduszu po prostu, więc my te decyzje dopiero podejmiemy. Dlatego też miasto apeluje do rolników. Na stronie internetowej Urzędu Miasta pojawiła się deklaracja dotycząca potrzeb zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Mamy potrzeby zinwentaryzowania tego problemu, dlatego pytamy rolników, pytamy własnymi kanałami, ale ponieważ chcielibyśmy mieć taki pełny zwrot również od tych rolników, których nie ma w naszych bazach danych. Chcemy mieć zwrotną informację odnośnie tego, czy rolnicy mają potrzeby z odpadami z folii, także innymi odpadami sztucznymi, czy mają problemy z ich zagospodarowaniem, z ich składowaniem, wywożeniem. Tak naprawdę mówimy o czterech rodzajach odpadów. O folii rolniczej, o siatce i sznurku do owijania balotów, o opakowaniach po nawozach i opakowaniach typu Big Bag. I my w tej deklaracji pytamy rolników, jak wielki jest ten strumień odpadów u każdego z nich, ile tych odpadów powstaje w okresie roku, jaki jest dotychczasowy sposób ich zagospodarowania i koszt, który w związku z tym ponoszą. Deklarację należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miasta do 27 listopada.